Cebula mi wyrosła. Żartujesz? To niemożliwe. Ty żartujesz, prawda? Przed przeznaczeniem nie ma ucieczki! Co pan tak machasz? No to Koluszek chce jechać, idź pan stąd. Co? Ja idę do Koluszek właśnie, to może pan pójdzie ze mną. Co pan głupi jest? Do Koluszek, pieszo. Panie, odpierz. To nie idziesz pan? No panie, powiedziałem ci. Co, żarty co robisz pan? Idź pan stąd, nie denerwuj mnie, już. Co jest, kurde, pan? Odpieprz się do cholery! Idźmy pan stąd, natychmiast! Nie wracaj, pan! To na pewno pan nie idzie? Powiedziałem pan! Już! Nie się za tamto. Ja również przepraszam. Nie zawsze człowiek się ze sobą zgadza. Tak sobie ostatnio pomyślałem. Słotwiny są całym moim światem. Paulo Coelho? Chyba jestem nieodporny. Ale nieodporność to przecież chwilowe złudzenia optyczne. Całe moje życie jest nieustającą walką z samym sobą. Czas na przebudzenie.
przypadkowy stan niezrozumienia świata.